India. Kraj pełen tajemnic. Siódmy kraj świata pod względem wielkości, drugi pod względem liczby ludności. Pełen bogactw naturalnych, z tanią siłą roboczą. Mieszkańcy Indii należą do najbiedniejszych na świecie. Miliony cierpią z niedożywienia, chorób i ubóstwa. Ludzie są apatyczni, ponieważ tutejsza religia nauczyła ich dystansu do świata. Bez względu na tragiczne warunki, w których przyszło im żyć. Naipaul, Hindus z pochodzenia, określa Indię jako zranioną cywilizację sparaliżowaną przez liczne wierzenia. Hinduizm, złożona i pełna sprzeczności religia, opiera się na kulcie oświeconych mężów, zwanych guru. Czci niezliczone bóstwa. Deifikuje zarówno naturę, jak i kobiecość. Przyjmuje, że pierwotnym bóstwem była bogini, kobieta. Obecnie czci się ją pod wieloma postaciami. Jako matkę Indii czci się ją pod postacią mapy, jako matkę ziemię pod postacią krowy, której nawet mocz jest uznawany za świętość. Bogini Kali, bogini śmierci i destrukcji, która domaga się ofiary krwi. Oraz święta rzeka Ganges, najdłuższa rzeka Indii. Jest czczona przez miliony ludzi, którzy spieszą do jej brzegów, by dokonać codziennych ablucji. Zanurza się w niej także setki tysięcy zwłok, by zapewnić zmarłym lepsze kolejne wcielenia. To, że jest zanieczyszczona, nie wpływa w istotny sposób na wiarę ludzi w jej życiodajną moc. To niesamowite, że ludzie Zachodu szukają dziś nadziei w przesądach hinduizmu. Religia, która niemal nie zniszczyła Indii, przenika obecnie do zachodniej cywilizacji. Traktowanie hinduizmu jako systemu wiedzy otworzyło mu dostęp do naszych umysłów, nauk, medycyny, mass mediów, polityki, a nawet kościoła. Hinduizm jest najatrakcyjniejszy, kiedy nosi maskę chrześcijańskiej terminologii. Udało mu się przedstawić siebie jako ostatni bastion chrześcijaństwa. Tysiące zachodnich pielgrzymów przybywa do Indii w poszukiwaniu oświecenia. Wielu z nich nie wraca. Bardzo często padają ofiarą szaleństwa i zwyrodnienia tych samych guru, którzy mieli im zapewnić zbawienie. Obecnie setki fałszywych proroków zalewają Zachód. Czy mamy bić na alarm, czy też przyjmować z otwartymi ramionami bogów nowej ery? Bogowie nowej ery. Część pierwsza. Inwazja ludzi bogów. Tutaj w Delhi guru Darshan Singh, jeden z wielu, osobiście nawrócił i dokonał inicjacji 15 tysięcy nowych wyznawców. Wyjaśnia, że takie jest właśnie zadanie guru: wskazać najkrótszą drogę do zbawienia. Zbawienie jest jedno. Prowadzą do niego różne drogi.
Niektóre są dłuższe, inne krótsze. Do czego potrzebny jest mistrz? On może ci wskazać najkrótszą drogę. Spadkobierca długiej linii duchowych mistrzów hinduizmu, Rabindranath Maharadi, był kiedyś czczonym przez tysiące uczniów joginem, guru. Hindus musiał być blisko swojego guru, radzić się go, aż dochodził do wniosku, że guru jest jedynym środkiem do zbawienia. Widok niektórych z tych guru i ich wyznawców jest niesamowity. Ich pełne uwielbienia, wpatrzone w guru oczy, są gotowi przyjąć absolutnie każdą prawdę z jego ust. Kochają go ponad wszystko. Kocham Maharishi. Dlatego wszystko, co powiedział, zrobił czy pomyślał, jest absolutnie doskonałe. Po prostu go spotkałam i było już po mnie. Teraz liczy się już tylko on. Jest moim mistrzem i kocham go. Jestem w nim zakochana. Nic więcej nie potrafię powiedzieć. Guru Bhagwan Rajneesh uciekł z Indii, uzyskał azyl w Stanach Zjednoczonych i nabył posiadłość ziemską w środkowym Oregonie. Przybywają tam ubrani na czerwono uczniowie z całego świata. Jego oficjalny tytuł znaczy dosłownie najwyższy duchowy nauczyciel, pan i król wszechświata. Carol Matrishiana jest dziennikarką, autorką książki Bogowie Nowej Ery. Urodzona i wychowana w Indiach, przeprowadziła się do Londynu w 1973 roku. Jest obecnie uznanym autorytetem w dziedzinie nowych nurtów religijnych. Miałam okazję spędzić trochę czasu w Oregonie we wspólnocie jeszcze przed śmiercią guru Bahwała Rajneesh. Miał zwyczaj pojawiać się dwa razy dziennie w jednym ze swoich 96 Rolls Royce'ów i był tam dosłownie uwielbiany przez swoich wyznawców. Smutny był ten widok kultu zwykłego człowieka, który sam siebie uważał za Boga. Wyznawcy zobowiązani byli do noszenia pomarańczowych ubrań. Jest to święty kolor hinduizmu i podobizny guru na szyi. Jego rzeczniczka i prawa ręka, pani Sheila Silverman, próbuje wyjaśnić sukces i magnetyzm swojego mistrza. On jest taki... taki... Nie potrafię tego wyjaśnić. To jest związek oparty na miłości między mistrzem a uczniem. Kiedy widzisz mistrza, coś dzieje się w twoim sercu. On jest moim mistrzem. Tutaj na festiwalu Wallahabad 20 milionów wyznawców hinduizmu gromadzi się, by być świadkiem niekończącej się procesji samozwańczych ludzi, bogów. Nawet ślady stóp guru są dla wyznawców okazją do zapewnienia sobie zbawienia. Te zdjęcia były robione ukrytą kamerą i nielegalnie wywiezione z Indii. Tych nagich kapłanów uważa się za najbardziej zaawansowanych w drodze do zbawienia. Wielu z nich pokrywa swe ciała kurzem i prochami zmarłych i układa swoje włosy w charakterystyczne fryzury. Niektórzy są uzbrojeni i uzależnieni od silnych narkotyków. Pozbyli się wszystkiego, rodziny, majątku, nawet umysłów, zostając wręcz opętani przez swoich guru. Guru jest najlepszym przyjacielem, filozofem i przewodnikiem.
wskazuje drogę do Boga. Dlatego uznajemy, że jest obdarzony boską mocą. Wszyscy, którzy zetknęli się z Mistrzem i doświadczyli Jego miłości, współczucia i łaski, nie mogą nie przyznać, że jest to chodzący po ziemi Bóg. W naszych księgach jest zapisane, że Mistrz jest ziemskim uosobieniem boskiej mocy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale przeprowadziliście wywiad z Bogiem.